Jedność Rogoźna przyjechał na trudny teren do lidera, który do tej pory nawet nie stracił punktu. Wierzyliście, że uda się tutaj zdobyć chociaż punkt? No, zdecydowanie. Myśmy przyjechali po 3 punkty. Zresztą druga połowa pokazywała, że są ku temu jakieś przesłanki. No, nie chciała wpaść dzisiaj piłka. No, kilka sytuacji takich, że spokojnie. Wiadomo, no, tutaj jest gorący teren, zwłaszcza sławni są ci dwaj napastnicy tutaj, także to wiedzieliśmy, że będzie ciężko, ale liczyliśmy na 3 punkty i jesteśmy troszeczkę zniesmaczeni tym, bo drugą połowę praktycznie 6 sytuacji stuprocentowych. Początek meczu był bardzo dobry, mogliście mieć nadzieję właśnie na te 3 punkty. Tak, początek super, bramka w 5 minucie bodajże, ale no niestety później po tym golu jeszcze tam 10 minut fajnej gry, ale później niestety siedliśmy i to było widać, że może troszkę tremy jeszcze było, ale faktycznie. No, pierwsza połowa od 15 minuty do zapomnienia. No, druga już było dużo lepiej, ale niestety nie wpadło. Co się stało? Na przestrzeni 2 minut 2 gole stracone. No to już mówię, już mówimy o drugiej połowie, tak? Czy o pierwszej połowie. Pierwszej? Nie, no, co się stało? Błędy komunikacji i w zasadzie też to nie były bramki jakieś po super akcji, tylko strata i szybkie zagranie. Zresztą to jest mocna broń tej drużyny, tak? Szybciutkie granie, jak najszybciej na wolne pole do dobrych napastników. No i tak to było. No niestety błędy, takie powiedzmy głupie straty, czy tam pierwsza bramka, no to w ogóle obcierka po nodze, nie wybicie piłki, prezent. No i druga też w zasadzie odbicie, strata, bramka. Na co liczy jedność w tym sezonie? Cały czas w czołówce. Znaczy, na co liczymy? No, liczymy na awans, tylko mówię, no, ciężka praca, zaangażowanie, jest zespół, także myślę, że możemy liczyć na to, chociaż tak jak mówię, no, gdyby spojrzeć w tabelę w poprzednie lata, no te punkty może już by starczyły na liderowanie. Tak? Są dwie mocne drużyny, jest tutaj Czerwionka, jest Bzie i no, musimy ich gonić, ale na pewno nie złożymy broni, także my walczymy o najwyższe cele, powiem tak, w tej lidze.